Dzisiejsze spotkanie z kuratorami było takim cyklicznym spotkaniem, które odbywa się kilka razy w ciągu roku. Jednym z tematów, który poruszaliśmy, była sprawa ewentualnego pojawienia się zagrożeń związanych z koronawirusem. Przypominamy dyrektorom szkół, że są w szkołach schematy postępowania w sytuacjach ewentualnie niebezpiecznych dla dzieci czy dla całego środowiska szkolnego. Przypominamy również o tym, że taką instytucją, z którą dyrektorzy szkół powinni kontaktować się w przypadku, gdyby rzeczywiście realne zagrożenie się pojawiło, bądź prawdopodobieństwo, że takie zagrożenie może się pojawić, to jest powiatowa czy wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna. Ani dyrektor szkoły, ani minister edukacji nie jest przecież lekarzem i nie jest w stanie sam ocenić realności zagrożenia. Zgodnie z komunikatami głównego inspektora sanitarnego. Po pierwsze, nie każda osoba, która ma grypę, ma gorączkę, czy źle się czuje, jest od razu zarażona koronawirusem. Na razie takich sytuacji w Polsce jeszcze nie mamy. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa należy unikać osób i terenów, na których takie zagrożenie mogło się pojawiać, więc oczywiście zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia prosimy, aby dyrektorzy nie wysyłali dzieci do krajów, w których już ta choroba się pojawiła, odwoływali wyjazdy, gdyby takie były planowane. W przypadku osób, które wróciły z takich państw, w których już ta choroba się pojawiła, trzeba przede wszystkim stosować obserwacje. Dopóki nie wystąpią objawy gorączki, duszności, kaszlu, nie ma powodu do tego, aby każda osoba wracająca z takich krajów, z takich rejonów świata była uważana za osobę zagrażającą zdrowiu innym ludziom, innym uczniom. Według głównego inspektora sanitarnego wirus koronawirusa jest bardzo podatny na najprostsze środki zapobiegające. Po pierwsze jest nietrwały, dosyć ciężki, nie unosi się w powietrzu. Można go zlikwidować za pomocą najprostszych środków dezynfekujących, na przykład woda z mydłem czy jakimkolwiek innym detergentem. To dlatego między innymi inspektor sanitarny tak często przypomina o myciu rąk, ponieważ to zarażenie kropelkowe, przeniesienie na rękach może być najczęstszym sposobem przenoszenia ewentualnie tego wirusa, więc dokładne mycie rąk będzie nas zabezpieczało przed przenoszeniem, bo my często bezwiednie dotykamy okolicy twarzy. W sytuacjach, gdyby pojawiło się podejrzenie, że jakaś osoba, uczeń czy nauczyciel może być tym wirusem zarażony, wówczas powinien w pierwszej kolejności udać się bądź do szpitala zakaźnego, bądź do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam w ciągu kilku godzin lekarze są w stanie ocenić, czy jest to osoba rzeczywiście chora na tę chorobę. I jeżeli takie podejrzenie się pojawi, wówczas dyrektor w porozumieniu z sanepidem powinien w pierwszej kolejności zlokalizować osoby, które były w najbliższym otoczeniu, czyli rodzinę, przyjaciół, klasa, nauczycieli, którzy mieli kontakt przez kilkanaście przynajmniej minut bezpośrednio w odległości około 2 metrów czy 1,5 metra z osobą, u której jest podejrzenie bądź która jest chora na tę akurat chorobę, i wówczas powinno dojść do takiej izolacji domowej. Obserwować należy stan zdrowia i w przypadku podejrzeń czy widocznych objawów podobnych do grypy należy zawiadomić szpital zakaźny bądź stację sanitarno-epidemiologiczną. Gdy okaże się, że podejrzenie zarażenia takiej osoby jest nieaktualne, stacja, lekarze stwierdzą, że nie ma tam żadnej choroby, oczywiście taką kwarantannę domową należy zakończyć. Gdyby było realne zagrożenie, że pojawiła się osoba chora na koronawirusa, dyrektor może w porozumieniu z sanepidem zawiesić zajęcia na przykład na jeden dzień, wezwać firmę, która doprowadzi do dezynfekcji szkoły tymi najprostszymi środkami higienicznymi. Woźne pomoce mogą umyć ławki, drzwi, krzesła wodą z mydłem, tak aby unieszkodliwić ewentualnie tego wirusa, gdyby rzeczywiście on tam się pojawił. Na razie wyraźnie według wskazań sanepidu nie ma realnego zagrożenia. My tylko przypominamy procedury, które już obowiązują, które dają dyrektorom prawo do tego, aby w sytuacji ewentualnego zagrożenia reagować i podejmować działania. W kontakcie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną przekazaliśmy kuratorom prośbę o
przekazanie takich prostych instrukcji, one pojawią się za chwilę także na stronie menu, przypominających o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, o kontakcie z sanepidem, o reagowanie adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Przecież nie można, bo mieliśmy tu taki przykład, nie można traktować każdej osoby, która wyjechała gdzieś za granicę, jako osoby już zarażonej czy chorej i z tego powodu należałoby wstrzymać się panikę. My chcemy doprowadzić do tego, aby dyrektorzy spokojnie przypomnieli swoje obowiązki, schematy funkcjonowania. To tyle. Czy mamy Państwo jakieś pytania? Jedno pytanie, bo musimy jechać na spotkanie. Czy rozważaliście taki ruch, żeby ci uczniowie, którzy wrócili z Włoch, przede wszystkim zostali na 2-3 tygodnie w domu? Czy to nie ma? Ale jeszcze raz, nie ma takiej podstawy. Przedstawiciel GIS-u wyraźnie mówił o tym, że przecież nie każda osoba, która wyjeżdża do jakiegoś kraju europejskiego, od razu jest osobą zarażoną. Proszę pamiętać o tym, że w Europie są to na razie pojedyncze, na szczęście, wypadki i nie ma takiej potrzeby. A dyrektor szkoły musi... Tak jest. Dyrektor szkoły, jeżeli zauważy, że ktoś jest chory lub jest realne zagrożenie i na podstawie informacji szpitala zakaźnego czy sanepidu usłyszy, że jest takie zagrożenie, wtedy powinien reagować tak, jak mówiłem. Natomiast jeżeli nie ma takiej informacji, nie ma powodu do tego, aby wszczynać tego typu działania. Tak wyraźnie dziś informuje główny inspektor sanitarny i my nie mamy powodu zmieniać instrukcji GIS-u. Być może za kilka dni to ulegnie zmianie, ale to dlatego prosiliśmy kuratorów, aby spotkali się z dyrektorami, przekazali im te informacje, aby uzbroić ich w mechanizmy, reguły, według których powinni postępować, gdyby realnie rzeczywiście jakieś obawy się pojawiły. Także dziękuję. Ale to jak dyrektor, jak rozumiem, skorzystał ze swego uprawnienia i ma do tego prawo. Nam z Warszawy trudno jest decydować o każdej szkole oddzielnie, to dlatego dyrektorzy mają prawo do tego, aby reagować, gdy na przykład zdrowie dzieci jest zagrożone.